Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Szósta nadeszła godzina i do modlitwy przyzywa. Chwałę więc Bogu należną oddajmy duchem radosnym. O tej godzinie baranek odkupił grzechy ludzkości. Mocą ofiary krzyżowej straconą cześć nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przeto swe serca otwórzmy na dar tak wielkiej światłości. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania zachowuję Twoje prawo. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki. Są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Oto, co do mnie należy, zachowywać Twe postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania zachowuję Twoje prawo. Będziemy się radować, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ni jednego, który by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego, gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będziemy się radować, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu. Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Wybaw mnie, Panie Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich. Bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki. Hańbę moich wrogów
oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym duchem. Ojcze Święty, zachowaj nas w imię Twoje, abyśmy stanowili jedno. Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan. Spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.